chciałam wam pokazać budynek, do którego wchodzi się przez okno. Proszę. Okno i drzwi. No proszę. Drzwi są zrobione w oknie, a prawdziwy parkier jest niższy. Zrobili parkier, żeby tutaj ludzie w bardzo nie chodzili. Właśnie tam do okna. Okna zasłonięte samochodami, żeby nikt się za bardzo nie przyglądał przy ziemi. Pozostałe z fabryki. Jakaś taka. To też wejście przybite do okien pierwszego piętra. Tu pod spodem. Widać znowu jakieś wejście było, już nie wiem. I tu znów okno w posadce. Dlaczego tak dziwnie budowali? Nie wiadomo. Idziemy do budynku, który sobie stoi niewinnie. Tutaj mamy z boku wejście. Znowu tuż nad ziemią. Od przodu wejścia nie ma. Wydaje się, że kiedyś mogło być, ale dużo niżej. Ciekawe, ile tam jest kondygnacji pod ziemią. Obecnie jest to jakby wysoka piwnica. Ale kiedyś to wygląda, wiecie, identyczne okna, że to po prostu były okna, tylko poziom gruntu jest dużo wyżej. Podobnie jak w poprzednim budynku. A to inny budynek. Dogrywam dźwięk, bo był straszny hałas na ulicy. Tutaj mamy resztki okien. Być może to była tylko piwnica. Ale tutaj z boku też widzimy okno. Ledwo wystaje. No, raczej mało prawdopodobne, żeby tak zaprojektowano ten budynek od początku. No tutaj mamy budynek z lat 30. Powiedzmy modernistyczny, który jednak cierpi na tę samą przypadłość. Te okna wciśnięte w posadzkę, gdzie leje się woda i pada śnieg. No, to nie ma sensu tak budować. To dziwne to jest. Tu jest ciemno i nic nie widać, ale na dole też są okna, ale zamurowane. No tak, padał śnieg. Lało się. Piwnice były pełne wody. To zamurowali. Puszczać ludzkich rozmów. Tam była jakaś impreza pod kościołem.
postanowiłam tutaj też dograć dźwięk. Przepraszam za jakość, ale mój telefon nagrywa jak nagrywa, kiedy jest ciemno. No ale widzę, że tutaj w przyziemiu okien za bardzo nie widać. Ale dalej, tam gdzie już nikt nie chodzi, można spotkać okna tuż nad ziemią, co zaraz zresztą zobaczymy, kiedy pójdziemy dalej. To jest pochylnia dla niepełnosprawnych, tu wszystko jest idealne. Nic nie budzi wątpliwości. Znowu mi rozmazuje, ale trudno. O, złapała ostrość. O, jest i okno. Widać, że to po remoncie jest. W oryginale musiało być mniejsze. Ale są tam podziemia pod kościołem. O, tutaj jeszcze więcej okien. Zauważcie, że one są głównie od tyłu. Od frontu, ani śladu. Dlatego, że od tyłu kościoła mało kto chodzi. I ostatnie okno, jakie znalazłam. Od zachodu mniej więcej. I reszta budynku. Idziemy do przodu i już nie ma okien. Może zostały zamurowane, tego nie wiadomo. Raczej ich tu nie było. Goście weselni sobie poszli spod drzwi, niestety w międzyczasie zamknęli mi kościół, ale za to proszę zobaczyć. Mam aparat na wysokości twarzy. Klamka. Tak strasznie wysoko. Po co tak wysoko klamki montować? Przecież ludzie kiedyś byli jeszcze niżsi. Nie dosięgali ich. Oczywiście okna ukryte za krzakami, żeby ludzie się nie przyglądali. To budynek z okresu budowy kolei wiedeńskiej, przynajmniej oficjalnie. Oczywiście znowu ma te okna bardzo nisko. Wygląda jak stary dworzec. No idziemy z drugiej strony. No znowu pod poziomem chodnika nawet są okna. Nie wiadomo jak dalej głęboko. Kupa. Lecimy dalej. Bardzo popalone te cegły. O, i znowu okno pod schodami. A schody gdzie zrobiono? To drzwi, które wykuto w oknie. Ponieważ oficjalnego wejścia do budynku właściwie nie ma. No, wszystko znowu pod ziemią. I tak, moi kochani, jest wszędzie. Zawsze te okna pod schodami, zawsze jakieś tajemnicze wejście do podziemi. Zawsze jakieś nielogiczne postępowania architektów, bo przecież w naszym klimacie, zwłaszcza 100 lat temu, a i 200 nie było lepiej, leżał śnieg przez pół roku, czyli te okna były praktycznie pod ziemią. Jak się tłumaczy oficjalnie dlaczego były w ten sposób tworzone te okna? Otóż ze względu na węgiel, że przyjeżdżał pan, sypał węgiel i było mu łatwiej sypać węgiel przez te okna tuż nad posadzką. No problem polega na tym, że tak jak mówiłam wcześniej, te okna nie były dostępne, więc trzeba było ten węgiel kupić latem, no najpóźniej jesienią, bo później już nie było dostępu do tego okna, ponieważ leżało pod poziomem, tak jakby śniegu, lodu i właściwie pierwszy moment, kiedy ten śnieg zszedł, oczywiście, gdzie była woda z tego śniegu, no oczywiście zalewało piwnicę i ten węgiel, no palenie mokrym węglem to chyba nie jest nic przyjemnego, no ale jak widać tłumaczom to zupełnie nie przeszkadza, prawdopodobnie dlatego, że nigdy nie próbowali używać mokrego węgla z piwnicy zalanej po może nie po sufit, ale mocno zalanej wodą z roztopów,
Zresztą dlatego te okna są często później podmurowywane o jedną, dwie cegły wyżej, żeby jednak nawet dzisiaj ta woda z nawet zwykłego deszczu się nie lała do środka, bo przecież umówmy się, latem są na przykład ulewne deszcze. Ta woda gdzieś musi spłynąć. Spływa gdzie? Do okna piwnicy. No, ja nie wiem jak wy, ale dla mnie to nie jest wystarczające wytłumaczenie budowy budynku w ten sposób. Zresztą wystarczy popatrzeć na dzisiejsze budynki. No, nie robi się tak nisko okien piwnicznych. Zawsze jest jakiś dystans od ziemi. Nie robi się okien piwnicznych w suterenach, no bo bez porządnego odwodnienia. Pamiętajmy, że tam żadnego odwodnienia nie było. No, nie da się tego tak po prostu wytłumaczyć, że o, tak sobie było, tak zrobili takie wspaniałe, wspaniałe budynki, które stoją do dziś i które podziwiamy, są takie wspaniałe, byli takimi świetnymi architektami, a nie pomyśleli o tym, co będzie zimą, jak spadnie śnieg. No, no nie, 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 ja się nie zgadzam na to tłumaczenie. Poproszę o coś mądrzejszego. Także dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam na blog, na tropie słowian blog.com.